Droga do turnieju była no, trudna. No. Przyznajmy, no, najważniejsza jest dobra zabawa, ale też ważne, żeby wygrywać. Bo sport to jest to, co kocham i naprawdę jak uprawiam sport, to czuję, że robię to, co chcę. Chcę zostać w reprezentacji Polski, zagrać w polskiej lidze. Chcę swoje życie związać z koszykówką. Olig Basketmania ruszyła już pełną parą. Dajcie z siebie wszystko i walczcie o finał województwa. Trzymam za was kciuki. Finał drugiej już edycji projektu Orlik Basketmania odbył się w dniach od 28 do 30 września w Zielonej Górze. Tauron Polska Energia SA wraz z Ministerstwem Sportu oraz Polską Fundacją Koszykówki był jednym z organizatorów turnieju oraz jego głównym sponsorem. Może angażujemy się po raz drugi w Orlik Basketmania. Wynika ze społecznej odpowiedzialności biznesu i tak naprawdę potrzeby rozwoju tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży i wychowania przyszłych dobrych sportowców. Myślę, że radość, spędzanie w zdrowym stylu czasu to jest to, co naszej młodzieży i dzieciakom dzisiaj potrzeba. To są te główne motywacje naszego zaangażowania w ten projekt. Zawody rozegrano na boiskach wybudowanych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012, którego celem było zapewnienie wysokiej klasy infrastruktury sportowej poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych, które pozwalają na rozwijanie pasji i zdolności dzieci i młodzieży. Zasady turnieju Orlik Basketmania były bardzo otwarte. W rywalizacji mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy zebrali minimum 5-osobową grupę oraz trenera lub opiekuna. Takich imprez powinno być więcej. Więc na pewno jest to motywujące, a szczególnie tutaj, że mogły brać na dzikie drużyny udział, szkoły, więc zachęcanie, te nagrody już na szczeblu gminnym były, prawda, jakieś koszulki czy coś. Jest to motywujące dla dzieciaków, żeby rozpocząć swoją przygodę z koszykówką. Ta impreza jest świetnie przygotowana, mnóstwo nagród, wartościowych nagród, natomiast ja uważam, że powinno być dużo, dużo więcej takich imprez, wtedy na pewno tych dzieciaków by się więcej garnęło. Nie tylko do koszykówki, bo o siatkówce czy o piłce nożnej, czymkolwiek, jakimkolwiek innym sporcie, bez promocji, bez takich imprez masowych, ciężko jest promować. Mecze odbywały się na 60 orlikach w 8 województwach, a wielki finał poprzedziły intensywne, prowadzone w dwóch kategoriach wiekowych, 11-12 oraz 13-14 lat, eliminacje gminne i finały wojewódzkie, które wyłoniły 32 najlepsze zespoły zawodników i zawodniczek. Ambasadorem tegorocznej edycji Orlik Basketmania został Marcin Gortat, najlepszy strzelec w reprezentacji Polski, jedyny polski zawodnik w NBA. W trakcie zielonogórskiego finału motywował zawodników do walki, przesyłając nagrane przez siebie wideo prosto z Phoenix. Skills Challenge to rywalizacja najlepszych z najlepszych. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Dlatego zaczynamy turniej i niech wygra najlepszy. Powodzenia. Yeah.
Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji oraz nagród indywidualnych przyznawanych na przykład w kategorii najbardziej energetyczny zawodnik, zawodniczka, czy też zawodnik, zawodniczka fair play. Ależ masz szybę oczy, ależ jesteś nakręcona pozytywną energią. Nawet nie wiesz, jak mi się to podoba. 3, 2, 1, dajesz! Tak jest! Taki dobry ma być przez cały czas! Zawodom towarzyszyły występy zespołów tanecznych, pokazy parkurzystów oraz konkurs na wiersz o Tauronku, maskotce Tauron Polska Energia S.A., w którym miały okazję ujawnić się drzemiące w sportowcach talenty poetyckie. Wspaniała atmosfera wielkiego finału zagwarantowała emocje, które w sercach uczestników i uczestniczek zawodów pozostaną na długo. W trakcie święta koszykówki, jakim był finał Orlik Basketmania, nie mogło zabraknąć spotkań z gwiazdami. Autografy rozdawał m.in. Piotr Stelmach, koszykarz Stelmet Zielona Góra, który chętnie śledzi sportowe dokonania najmłodszych adeptów koszykówki. Mam nadzieję, że dla niektórych z tych dzieciaków będzie to też drogą życiową, że uda im się spełnić marzenia, zostania koszykarzem i że będą miały możliwość po prostu realizowania się w tym sporcie. Wszyscy uczestnicy byli nastawieni na zwycięstwo, więc finał obfitował w wielkie emocje. W kategorii dziewcząt w wieku od 11 do 12 lat zwyciężyły koszykarki z UKS-u La Basket Piekary Śląskie, ze zdecydowaną przewagą pokonując przeciwniczki z Głuchołazów 25 do 9. Było trochę ciężko, ale wygrałyśmy naszą ciężką pracą i dzięki drużynie wygrałyśmy. Dzisiaj dziewczyny z Głuchołaz postawiły dość wysoką poprzeczkę. Wiadomo, jest to mecz finałowy, czyli każdy chce wygrać. I początek meczu był bardzo wyrównany, ale potem jak osiągnęliśmy tylko parę punktów przewagi, więc kontrolowaliśmy to już do samego końca. Wyrównany finał miał za to miejsce w kategorii od 13 do 14 lat, gdzie dopiero w czwartej kwarcie pozycję wiodącą oraz złoty medal uzyskały zawodniczki Basket Team Brzeg. Walka trwała niemal do ostatnich sekund meczu. Najwyższe laury w rozgrywkach chłopców w kategorii 11-12 lat po bardzo wyrównanym meczu pełnym emocji zdobyła drużyna koszykarzy z Rudy Śląskiej, pokonując ekipę SP5 z Gorzelec. W wyższej kategorii wiekowej triumfowali zawodnicy UKS-u Chromik Żary, osiągając mocną przewagę 22-12 nad G4 Dream Team Stargard Szczeciński. Bardzo dobre zespoły były, niektóre osoby znałem z ligi, które grałem już w Chromiku Żary od roku. Było bardzo dobrze, zagraliśmy swoje, wygraliśmy. Raczej nie liczyliśmy na to, żeby pierwszą piątką zdobyć tytuł mistrza Polski w Orlik Basketmanii. Są drużyny też na równie dobrym poziomie, tak jak Chromik Żary, aczkolwiek no, awans do finałów ogólnopolskich z 5 zawodnikami i cały turniej rozegrać z 5 zawodnikami, myślę, że to jest bardzo ogromny sukces zawodników, jak i trenerów. Przede wszystkim chłopaki muszą walczyć do końca, muszą się tego nauczyć. Wydaje mi się, że przed tak dużą publicznością troszeczkę się zestresowali jednak. No, piłka zresztą było widać, cały czas wypadała z kosza. No, były 100% sytuacje, kręciła się, wypadała. Pierwsze dwie kwarty, bodajże chyba 1 punkt czy 0 punktów drużyna z Chromika zdobyła. Cieszę się bardzo, że drużyna przeciwna tego nie wykorzystała, że nie odskoczyli na kilkanaście punktów. No, tam chyba skończyło się wynikiem, nie wiem, 8 czy 10 do 1.
Chłopakom powiedziałem, że jest szansa na wygranie tego meczu, tylko muszą zagrać drużynowo i przede wszystkim spuścić ten troszeczkę ciężar takiej presji z siebie, tak? Zagrać na luzie to, co zawsze grają na treningach. Dawaj, idziemy! Robin! Basketmania to okazja do dobrej zabawy, lecz także turniej, który zachęca dzieci i młodzież do aktywności sportowej oraz rywalizacji w kategoriach fair play. Rywalizacji zaciętej także z uwagi na przewidzianą przez organizatorów pulę nagród. Sprzęt sportowy, zwycięskie statuetki i puchary zasilą domowe kolekcje zawodników, a najbardziej atrakcyjną wśród nagród był wyjazd zwycięskiego zespołu na obóz sportowy do wybranego ośrodka przygotowań olimpijskich COS. Na pewno jest walka. Walka, walka, jeszcze raz walka. Zabawa pewnie jako druga część całej tej imprezy. Bardzo dobrze, że są takie imprezy jak w tej chwili Orlik Basketmania, ponieważ jesteśmy w stanie wyłapać talenty, które w normalnej koszykówce mogą przejść bokiem gdzieś. Myślę, że znalazłoby się paru zawodników, którzy mogliby spokojnie już w rozgrywkach jakichś makroregionalnych czy też młodzieżowych bardziej brać udział. Na pewno są tacy. Orlik Basketmania to także ważne wydarzenie rodzinne. Zawodnikom i zawodniczkom dopingowali rodzice, którzy razem z nimi przeżywali wszystkie wzloty i upadki oraz skrupulatnie obserwowali przebieg sportowej rywalizacji. Świadomość wsparcia i dopingu ze strony rodziny i przyjaciół wyraźnie dodawała skrzydeł młodym koszykarkom i koszykarzom. Emocje wielkie, zawsze jeździmy, kibicujemy córce i zawsze przeżywamy to bardzo emocjonująco i z taką bardzo dużą ekspresją. My przychodzimy pomagać cały czas, krzyczeć, one są jeszcze młode, 98 rocznik i każdy głos pewnie się liczy. Mobilizujemy, żeby one trochę poczuły naszej atmosfery i żeby też tak energetycznie podeszły do tego. Bez względu na tytuły i odznaczenia wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji Orlik Basketmania mogą czuć się zwycięzcami. Pokazali, że ich miłość do koszykówki sprawia, że potrafią wytrwale dążyć do celu, wzajemnie się motywować, a przy okazji dobrze się bawić. Mamy nadzieję, że już myślą o następnej edycji turnieju i nie zawiodą nas za rok. Coraz więcej firm i organizacji zauważa potrzebę tak naprawdę odciągnięcia dzieciaków od komputerów. Myślę, że spada, i to dowodzą badania, aktywność fizyczna, wzrasta otyłość wśród dzieci i młodzieży. Lekarze biją na alarm. Żeby wychować zdrowe społeczeństwo, trzeba wspierać zdrowy styl życia, aktywność fizyczną wśród młodych pokoleń. Również zachęcać oczywiście starszych. I każdy, niezależnie od sukcesów zawodowego sportu, może spędzać aktywnie czas, angażując się w różne dyscypliny. Oczywiście koszykówka jest dynamiczną dyscypliną, dającą dużo radości, aktywności, a my wspieramy koszykówkę, ponieważ cechy tej dyscypliny dobrze pasują do naszej marki.